I ostatnia sprawa, bojaźń Boża. Tutaj pani doktor Lucyna mówiła o tym lęku. Bojaźń to jest tak naprawdę szacunek dla dobra. Przecież tam ten fragment u Izajasza kończy się tym, że pełen darów bojaźń pańskiej upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Człowiek bojaźni to ten, który ma świadomość, co niesie, kim jest. Ten, który w związku z tym, z takim szacunkiem podchodzi do tego dobra, że no, chciałby, żeby było jak najlepsze. Myślę, że sami dobrze wiemy, sami żeśmy to przeżywali. Ja kiedy patrzę szczególnie na młodych moich wychowanków, którzy się szykują na przykład do sakramentu małżeństwa, to widzę takie drżenie właśnie, taką bojaźń. Dlaczego? Bo oni chcą, żeby było jak najlepiej. I zadają sobie pytanie, czy tak będzie? Czy dadzą radę? To nie chodzi o to, że stoi teść obok i powie, jak nie dasz rady, to wiesz, co cię spotka. 2 tygodnie temu u mojego siostrzeńca urodził się 2. syn. 3 dni temu odwiedziłem małego, niespełna 10-dniowego. Nie będę zdradzał pierwszego imienia, ale na 2 ma Marek. Zupełnie przypadkowo pewnie. I nawet no, spał, tam więc nawet mi zaproponowano, żebym go podtrzymał na rękach. Potem jak się obudził, nawet nie próbowałem. Chociaż raz w życiu kiedyś trzymałem kilkugodzinnego chłopczyka na oczach jego ojca i mamy. I wzrok ojca mówił, tylko mu coś zrób. I to jest klasyczny obraz bojaźni. Lęku, w tym momencie to lęku, ewidentnie. Bojaźń to jest taka, no co 3,5-kilogramowy chłopczyk może osłabić jakie ręce faceta, który co nieco tam potrafi unieść. To jest ta sytuacja. Ale teraz zobaczcie, moi drodzy. Z jednej strony my stajemy wobec właśnie pytania, dlaczego coś robimy, dlaczego w czymś uczestniczymy, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni, dlaczego przeżywamy naszą wiarę, ale tutaj w sposób niesamowicie mocny, właśnie szczególnie przy tym darze, chcę pokazać właśnie to. To, co szczególnie teraz pojawia się w kontekście chociażby zbliżającego się synodu poświęconego młodzieży. To jest pytanie, jak brzmi hasło synodu? Młodzież, wiara i rozeznanie powołania. Były 2 ankiety. Ankieta ogólna, jeżeli chodzi o diecezję, ankieta internetowa. I to, co tam się pojawiło, tak naprawdę, szczególnie w tej ankiecie internetowej, kiedy młodzi wskazywali w jednym z punktów, czy były i jakie były takie momenty, gdzie oni rzeczywiście doświadczyli jakiegoś spotkania Pana Boga w Kościele, to tak naprawdę właśnie jest mowa o tym, tym wszystkim, co sprawia, że ten młody człowiek miał okazję spotkać świadka, że miał okazję przeżyć jakąś osobistą tajemnicę. Rzeczywiście tajemnice dla niego niesamowicie ważne. I to jest, myślę, że ta świadomość, bez względu na to, czy startujemy od małych, kilkuletnich dzieci, czy mamy do czynienia z kilkunastoletnimi, czy prawie 20-letnimi. Jeżeli będziemy rzeczywiście mieli świadomość, że my mamy im dać, mamy im pomóc, odkryć to, kim są, odkryć to, jakie bogactwo niosą w sobie, bez względu na to, co się dzieje wokół, co inni im ofiarowują. Jeżeli będziemy mieli to głębokie przekonanie, że rzeczywiście tylko wtedy, kiedy on odkryje, jakie bogactwo, jakie dary niesie w sobie, żeby mógł z nich wybrać, żeby mógł zadecydować, w jaki sposób potrafi, powinien je rzeczywiście uszanować i rozwinąć w swoim życiu. To jest niesamowicie ważne dla nas. A jednocześnie to jest z jednej strony to potwierdzenie, skoro my żeśmy wybrali, skoro my żeśmy zdecydowali, skoro my trwamy, mamy pomóc im, żeby rzeczywiście w tym oni również mogli uczestniczyć. Tak naprawdę z tych wszystkich dokumentów synodu papieskich wynika jedno. Młodość to jest taki czas, kiedy człowiek poznaje po to, aby podjąć decyzję i wziąć odpowiedzialność. Dobrze wiemy, że nieraz trzeba trochę przegadać, że nieraz trzeba o wiele więcej włożyć wysiłku niż tylko to, co jest w czasie lekcji, że po prostu to ma rzeczywiście do nich trafiać. Ale jako zakończę tylko a propos też tych języków komunikacji. Wczoraj moi uczniowie powiedzieli coś, czego ja do końca nie rozumiem. Bo wspominali o spotkaniu takim przedwyborczym do rady szkoły, samorządu szkolnego i jedna z partii kandydujących do tej funkcji
między innymi zapowiedziała, że chce stworzyć Minecraft chrześcijański. Grę. Oczywiście nie wiem, jak oni ją stworzą, ale to już jest inna rzecz. Oczywiście to, w jaki sposób oni komentują, przeżywają różne rzeczy. Słowo pozdro to jest najbardziej rozwinięte, to nie? To jest jakby jedna rzecz, a jeżeli chodzi o element komunikacyjny, to tylko zakończę. Mniej więcej rok temu o tej porze w mojej szkole, w zespole szkół samochodowych, akurat była taka sytuacja, że zmarł dyrektor główny, naczelny na zawód. I w czasie rekolekcji wielkopostnych ówczesna dyrektorka technikum, moja nauczycielka, jeszcze z czasów moich szkolnych epizodów, poprosiła, żebym odprawił mszę świętą za zmarłego dyrektora, za zmarłych nauczycieli, w większości za moich nauczycieli też, bo już ogromna większość z nich nie żyje, za mojego kochanego wychowawcę, matematyka, którego uwielbialiśmy. Był oschły. Raz ledwo uchyliłem się przed ekierką, którą rzucał, bo jeden z kolegów go wkurzył, a on tak wyraził swoją dezaprobatę. A ekierka taka stara, drewniana, okuta metalowymi takimi blachami, jak walnęła w ścianę na końcu sali, to kawał dziury się zrobił. Dopiero potem, myślę, że on też miał świadomość, że na szczęście w ścianę uderzyło, a nie w żadnego z nas. Ale do czego dążę? Akurat właśnie przy okazji tej mszy świętej, zaczynając, żeby zdobyć pewne zainteresowanie, bo kiedy podjechałem pod ten kościół, widziałem moich młodszych następców w tej szkole przy swoich samochodach, rozmawiających na różne tematy, jedzących drugie czy trzecie śniadanie. Dyrektorka kazała przyjść do kościoła, to przyszli. Weszli. Przyszedł jakiś w czapce. Mówią, że absolwent. Stanął biskup. No i ja tak patrząc na nich, jakby wyraziłem to zainteresowanie ich zadziwieniem. I mówię, pewnie się zastanawiacie, dlaczego. To ja wam mówię, bo ja jestem absolwent, bo modlę się za moich nauczycieli, kochanych, fantastycznych, którzy mnie nauczyli tak niesamowitych rzeczy, które do dzisiaj są dla mnie ważne. Nawet jeżeli się wydają zupełnie dzisiaj niepasujące i przydatne, jak na przykład budowa silnika samochodowego. Ale tylko jako zajawkę sprzedam, naprawdę mówienie o mszy świętej na przykładzie czterosuwowego silnika spalinowego to jest po prostu cudowna rzecz. Wszyscy uczniowie szkoły samochodowej siedzą tam. Oni wiedzą, o co chodzi w tym silniku. Może nie do końca, bo nie dosłuchali na lekcji, ale wtedy, kiedy się kończy ten wywód i mówi się, widzicie, uczcie się silników, bo nawet mszy świętej nie zrozumiecie, to prowokuje do wielu wysiłków i tego, który mówi, i tego, który słucha. A więc jesteśmy w tej drodze. Ważne, żebyśmy nie zapomnieli o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to Pan Bóg ją prowadzi. A druga, że raźniej się idzie we wspólnocie. Dziękuję bardzo.